Tutaj Anita i chciałabym Wam pokazać dzisiaj, jak usunąć green screen na aplikacji CapCut na telefonie. Rozpoczynamy nowy projekt. Poczekajcie. Wybieram sobie zdjęcie. Ja chciałam tutaj usunąć tak jakby no kawałek, bo nie mogłam Wam pokazać reszty zdjęć telefonu. Później na dole wybieramy sobie edytuj. Mam takie coś jak wycinanie i chroma key. Ze selektora kolorów wybieram sobie zielony. To jest zdjęcie z SS-u na green screenie. Żeby takie zrobić, wystarczy zrobić zdjęcie na SS-u. Później przenieść je sobie na telefon lub na komputerze, tutaj na tym programie można sobie. Tego wtedy wybieramy selektor kolorków i zaznaczamy sobie. Później intensywność. I bierzemy... U mnie trochę będzie słabo, mam kapelusz taki, więc no. Ale wybieramy sobie na 100%. Cofamy, bierzemy sobie płótno i bierzemy sobie tło. I tutaj mamy różne tła, a ja sobie w tej chwili biorę jakieś takie, może świąteczne. Na przykład takie. Czy takie. Zostawię to. Powiększę sobie na przykład nas, o, w taki sposób. A ja dziękuję za oglądanie i pamiętajcie. O. Zasubskrybowaniu kanału. I daniu lajka, czyli łapeczki w górę. Ja się z Wami żegnam. Papatki.